za chwilę Aleksandra Wypchło rozpocznie przejazd wicemistrzyni Polski juniorów z 2.20, srebrna medalistka halowych mistrzostw Polski kategorii młodych jeźdźców z 2.21. W tych mistrzostwach po dwóch półfinałach jest siódma i jej wynik to 2.49. Zawodniczka reprezentuje klub jeździecki Haturek. Oglądamy ją na klaczy GEL RV 12-letniej Pogierze Quality Time. Pan Marcin Wypchło jest właścicielem konia. Zero punktów karnych, czas 69.40. Teraz Aleksandra Wypchło i GEL RV Klub Haturek. Jest druga. 2.49 na koncie. Punktów karnych oczywiście. Para klubu Haturek, Aleksandra Wypchło, GEL RV. Co najmniej srebro. Co najmniej srebro dla Aleksandry Wypchło. W drugim nawrocie finału 0 punktów karnych. Czas 50. Mają przewieszone biało-czerwone szarfy informujące o tym, że to one były najlepsze w tegorocznych mistrzostwach. Roxana Nawrocka, Aleksandra Wypchło, Zuzanna Niziołek, pierwsza trójka tegorocznych halowych mistrzostw Polski juniorów. Na miejscu drugim medal srebrny, tytuł wicemistrzyni, halowej wicemistrzyni Polski, Aleksandra Wypchło, Haturek.